Proszę się nie zdziwić, że akurat tutaj podłączony jestem do konta dyrektorskiego Szymona Ziobrowskiego. Właśnie będę mówił z jego profilu, ale jak oczywiście Tomasz Skrzydłowski, autor tej prezentacji. Dobrze. Także myślę, że zaczniemy. Jest godzina, tak? Dobrze. Także dzień dobry Państwu. Tomek Skrzydłowski, Dział Edukacji, Tatrzański Park Narodowy. Dzisiejszą prezentacją rozpoczniemy cykl spotkań, które będą dotyczyły Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy szerzej całych Tatr. Wiele z tych spotkań poprowadzę ja. Będę mówił między innymi o zagospodarowaniu turystycznym Tatr w wiekach XIX, XX, o tym, co tutaj się działo w kontekście takiej dewastacji, zwłaszcza Regla Dolnego. Będę mówił o roli martwego drewna, o korniku drukarzu i wielu, wielu innych aspektach. Tak, celem mojej prezentacji i w ogóle mam taką ambicję, żeby pokazać, powiedzieć o tych Tatrach, przedstawić nie tylko to opakowanie, ten wygląd, na którym większość osób jest skoncentrowana, ale zobaczyć, co jest istotą tego parku i co jest generalnie istotą Tatr, czyli świat roślin, zwierząt, no i różne elementy przyrody nieożywionej. Ja w tej prezentacji generalnie je zaprezentuję. Oczywiście to będzie pewien alfabet, bo oczywiście wszystkie te elementy tworzą pewne procesy. O tych procesach powiemy sobie z kolei w kolejnych prezentacjach. No i takie podejście, czyli bardziej szczegółowe do Tatr, no z pewnością w przyszłości jakby ułatwiłoby nam komunikację między środowiskiem naukowym, reprezentowanym chociażby przez Radę Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy przez sam Tatrzański Park Narodowy, a z użytkownikami, czy interesariuszami, którzy Tatry w różnych celach odwiedzają. No celem, przyznaję, że tytuł Dlaczego Tatry są najlepsze jest nieco prowokacyjny, ale z drugiej strony spójrzmy na to w ten sposób, jakby moimi oczami, jakby autora tejże prezentacji, ponieważ z mojego punktu widzenia najlepsze jakby, co jest najcenniejsze, to co jest naturalne, to ma charakter jakby pierwotny. Oczywiście mam świadomość, że w Polsce są ekosystemy, takie jak hale na Babiej Górze, w Karkonoszach, czy myślę tutaj o lasach o charakterze pierwotnym w Białowieskim Parku Narodowym. Tak, ale Tatry na tym tle wyglądają bardzo korzystnie. Mówię o tym właśnie charakterze naturalnym. Oczywiście myślę, że część osób zainteresowanych przyrodą się ze mną zgodzi, no bo oczywiście też wielu przyrodników jakby widzi to jeszcze trochę szerzej, ponieważ jest wiele ekosystemów w Polsce półnaturalnych, które również zajmują dość rozległe tereny, różne murawy stepowe, no inne tego typu środowiska. No i wreszcie kwestia bioróżnorodności, ale o tej bioróżnorodności jeszcze dużo powiem, bo w zasadzie cała ta prezentacja tego dotyczy, czyli co Tatry wyróżnia na tle innych regionów Polski i oczywiście na tle Europy Środkowej. No tutaj takie zdjęcie poglądowe. Zobaczmy Tatrzański Park Narodowy w kontekście, o tu mamy jego granicę. Widzimy też słowacki Tanaw. W sumie jest to 100 tysięcy hektarów. Jest to duża przestrzeń pozwalająca chronić zwierzęta, no rośliny, no wiadomo, nawet duże drapieżniki. No oczywiście niedźwiedzie wędrują znacznie dalej, wychodzą poza obszar tego, poza parku, poza Tatr. Wiemy na przykład z obserwacji niedźwiedzia Iwo w 2015 roku, który poszedł na Węgry, potem poszedł sobie w Bieszczady, a potem zawędrował aż gdzieś do Rumunii.
Tak, ale mimo wszystko ten obszar jest wystarczający w takiej mezoskali do ochrony wielu, wielu elementów ekosystemu. No i dobrze, i zobaczmy teraz naszą lokalizację, co jest wyjątkowego w naszym położeniu. Możemy na to spojrzeć jakby dwuczłonowo. W ten sposób, że jeśli spojrzymy na mapę tutaj w kontekście Polski o niżowym na ogół charakterze, no to Tatry oczywiście wyróżniają się taką wybitnością krajobrazu, alpejskością. No, z tego powodu są jakby atrakcyjne. Ale z drugiej strony możemy spojrzeć jako Tatry, które są położone w najbardziej na północ wysuniętym fragmencie Alpidów, które ciągną się od Hiszpanii po Indonezję, czyli mam tu na myśli obszar Euroazji. Czyli można w zasadzie powiedzieć, że Tatry są zwrócone na południe. Na południu się urodziły, stąd z tego obszaru pochodzi geneza Tatr, ich budowa geologiczna nawiązuje do południa. Poza tym bliskość Alp, czy Karpat Południowych, czy tutaj Gór Dynarskich sprawia, że w przeszłości Tatry dostawały się, migrowały różne gatunki roślin i zwierząt, wzbogacając ten rejon nasz tutaj, cenne w sumie gatunki, które dzisiaj świadczą o dużej różnorodności biologicznej. Tak, są na mało tego jeszcze, to także aspekt kulturowy związany z miejscową ludnością, z góralami, silnie nawiązuje do obszaru bałkańskiego, ponieważ zwłaszcza kultura ta pasterska wywodzi się, związana jest chociażby z wędrówkami Wołochów w wiekach średnich, tam powiedzmy też XVI-XVII, może wcześniej wieku. Także widzimy, że Tatry do południa mocno nawiązują. No i teraz przyjrzymy się tej specyfice Tatr na tle zwłaszcza Polski, co nas jakby wyróżnia, no w stosunku do Alp, które są, umówmy się, że w tej Europie Środkowej niedaleko nas, no ta specyfika już nie jest tak duża, ale co nas wyróżnia w stosunku do reszty kraju? No przede wszystkim, jeśli spojrzymy na klimat, właśnie jako ten element przyrody nieożywionej, musimy sobie uświadomić, że no mamy 5 pięter klimatyczno-roślinnych, mamy też piętro turniowe, które, no akurat nie w tej części na tym slajdzie, ponieważ to zdjęcie przedstawia fragment Tatr Zachodnich, czyli gdzie najwyższym szczytem jest tu położona Bystra, czyli ona leży w piętrze Halnym. No ale piętro turniowe wykształcone jest wokół Morskiego Oka, tam w okolicach Rysów. No i tam temperatury roczne sięgają minus 4 stopnie Celsjusza. W Polsce nigdzie się z taką sytuacją nie spotkamy, a elementem klimatu są też opady. No i w zasadzie te opady są najwyższe w całym kraju, ponieważ w rejonie Kasprowego Wierchu czy Hali Gąsienicowej ilość opadów to jest około 1800 mm rocznie. Tak, czyli w warunkach Polski, gdzie zwłaszcza teraz, tak pomyślimy o tej suszy, susza też jest akurat teraz w Tatrach, to jest dosyć bolesne, zwłaszcza dla płazów, no ale tak się stało. No a teraz spójrzmy, tu taka mapa, którą pokazuję jako pewną ciekawostkę. Otóż na tym diagramie mamy zaznaczony zakres temperatur, które dotyczą nas tutaj w Tatrach. Od 4 do 6 stopni to są te średnie roczne. To jest podstawa Tatr, powiedzmy Zakopane. A tutaj w najwyższych położeniach górskich mamy temperatury od minus 2 do minus 4 stopni. No jeśli spojrzymy na mapę Europy, to zobaczmy, że tą dużą zmienność temperatur tutaj na niewielkim obszarze, jeśli przełożymy to na kontynent europejski, a ściśle mówiąc tu na Finlandię, to żeby znaleźć jakby odpowiednik, to odzwierciedlenie tych temperatur, to mamy ją na przestrzeni tutaj setek ponad 1000 kilometrów. No tak można by pomyśleć, że te strefy temperatur, te strefy klimatyczne odpowiadają naszym reglom, ale nie jest tak do końca, ponieważ no powiedzmy, że to miałby być regiel dolny, to regiel górny, to piętro Kococzewiny subalpejskie, piętro Hali Turni. W rzeczywistości u nas na wysokości około 1500-1600 metrów przebiega granica lasu, czyli w tej strefie już lasów w zasadzie nie powinno być, na pewno nie tu. No w Finlandii jest inaczej, ale też nie tylko średnia roczna temperatury decyduje o tym, jakie formacje roślinne występują, a między innymi wiatr. Jak zauważono, na wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza jest dużo dni z silnym wiatrem. A to sprawia,
że no, wiatr jest takim czynnikiem bardzo silnie kształtującym. Czy górną granicę lasu, czy wpływającym na szatę roślinną, a także na zwierzęta. No nie wiem, jak to wygląda w środkowej Finlandii, ale chyba za mocno nie wieje, skoro na całym tym w zasadzie profilu klimatycznym mamy do czynienia z lasami świerkowymi Tajgi. No cóż jeszcze, mówiąc o wyjątkowości Tatr, o czym myślimy w kontekście przyrody nieożywionej. Mamy zjawiska różne klimatyczne i pogodowe, jak wiatr halny, inwersje temperatury, bryzy górskie. Oczywiście w innych rejonach Polski można też się spotkać z tymi zjawiskami, no ale z racji chociażby nie tyle wielkości nawet masywu, co wysokości nad poziomem morza, te zjawiska w Tatrach mają wyjątkowo gwałtowny przepływ. No i następnym elementem poza klimatem, który tutaj eksponuje w kontekście zwłaszcza terenów Polski, jest budowa geologiczna. No my jesteśmy położeni tutaj w tym fragmencie, czyli w Karpatach centralnych lub w Karpatach wewnętrznych, w zależności od podziału fizjograficznego, jaki weźmiemy pod uwagę, ten pieniński pas skałkowy dzieli nas od Karpat zewnętrznych. Jakie to ma przełożenie na Tatry? No tu spojrzymy na tą bardziej niby nieczytelną mapę, ale z drugiej strony ta mozaikowatość, te kolory wskazują na tą złożoną budowę geologiczną no, w stosunku do Karpat zewnętrznych. No, oczywiście w Sudetach ta budowa geologiczna jest równie ciekawa. Mamy tu do czynienia z trzema, na obszarze nawet Tatrzańskiego Parku Narodowego, z trzema podstawowymi rodzajami skał, jakie wyróżniamy, tak ze skałami osadowymi, ze skałami magmowymi i ze skałami przeobrażonymi. No a tu spójrzmy bliżej na mapę geologiczną. Tu pokazuje przebieg granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. To, co jest zaznaczone kolorem, tymi kolorami jaskrawymi, to są skały węglanowe, różne papienie, dolowity, margle. To z kolei, co jest zaznaczone tymi kolorami czerwonymi, to są różne skały krystaliczne, skały magmowe, granitoidy, granity i skały metamorficzne. Dobrze, ale poza budową geologiczną, poza rodzajami skał, no ciekawe to jest oczywiście, tu wymaga to takiej wiedzy, powiedzmy bardziej specjalistycznej, ale wydaje mi się, że chodząc po Tatrach, no warto mieć też tą świadomość historii geologicznej, ponieważ jest to fascynująca historia, która wywodzi się, sięga okresu ponad 400 milionów lat. Dotyczy to zwłaszcza Tatr zachodnich, tutaj mamy Kamienistą, Smreczyński Wierch i tu mamy fragment skały metamorficznej, są to różne łupki, różne gnejsy, najstarsze skały, które powstały gdzieś pod w głębi skorupy ziemskiej, tam gdzie są wysokie temperatury i wysokie jest ciśnienie. Mamy też, zwłaszcza w obrębie Tatr Wysokich, ale oczywiście też w Tatrach Zachodnich, różne skały magmowe, starsze od 300 milionów lat, granitoidy, granity. Mamy wreszcie skały osadowe. Skały osadowe widzimy, w jakim okresie powstawały, od 250, gdzieś mniej więcej, do około 30 milionów lat. Skały osadowe, no tutaj ta raptawiska turnia, która symbolizuje te skały osadowe, no, zbudowana jest akurat z wapieni, ale jak za chwilę zobaczymy, tu jeszcze w dalszym ciągu mamy do czynienia z wapieniami, tylko jako ciekawostkę dałem ten slajd, ponieważ ta skałka jest u wylotu Doliny Kościeliskiej. To jest taki wapień numulitowy. Numulity w sumie już wyginęły, chociaż są to otwornice, które takie jednokomórkowce, które miały skorupki bogate węglan, wapnia. W dalszym ciągu otwornice żyją, no ale te akurat to już są pasy historyczne. No i z nich powstała ta skała. Je wyraźnie widać, czyli osoby, które udają się do innej kościeliskiej, mogą zobaczyć, doświadczyć, jakby dotknąć tej historii geologicznej, w sumie najnowszej, bo te skały są jedne z młodszych. No i wreszcie wśród skał osadowych jako ciekawostkę podaję taki warstwowany piaskowiec kwarcytowy. No piaskowiec kwarcytowy jest najtwardszą skałą w Tatrach. Ja o nim tu mówię dlatego, że no jest też, no raz, że jest najstarszy, raz, że widać w jaki oryginalny sposób powstało. No nie wiem na ile to jest oryginalne, no ale nanosiły go rzeki, co akurat na tym zdjęciu ładnie widać ten profil. Działo się to dawno temu, w
we wczesnym triasie około 240 czy 250 milionów lat temu. No ale cóż mamy? Mamy też, mówiąc o historii geologicznej, z górnego triasu, z Doliny Pomanowej, ślady odciśnięte dinozaurów. No ale też ciekawostka geologiczna, nie będziemy omawiać, jak to powstało, ale tutaj mamy w obrębie Czerwonych Wierchów, aż po Przełęcz Liliowe, taką sytuację, gdzie skały znacznie starsze leżą na skałach młodszych. Jest to jednocześnie źródło zmienności florystycznej. Tutaj mam zdjęcie takie poglądowe, na którym jest Kopa Konradzka. Widzimy takie rude kępy, to jest Sitz Kucina, który preferuje skały krystaliczne, to jest w tym miejscu. Z kolei ci turyści wędrują sobie po Przełęczy Małołąckiej, która zbudowana jest z wapieni. Gdy będziemy mieli do czynienia z zupełnie inną roślinnością, a przy okazji, jaką pewną ciekawostkę, podaje tutaj róża Necznika Wschodniokarpackiego, który rośnie na tej przełęczy. No, możemy dociekać, że jest to gatunek posadzony kiedyś przez różnych entuzjastów, tak? Bo był taki okres, kiedy te Tatry chciano nam uszczęśliwić, czyli jakby je wzbogacić w różne gatunki roślin, ale też zwierząt. No i mówiąc o formach też, o tej przyrodzie nieożywionej, wspomnę o licznych formach polodowcowych. Pod względem bogactwa tych form lodowcowych Tatry są naprawdę niezwykłe. Na przykład są to różne doliny zawieszone, są to cyrki lodowcowe, których obecność zaskutkowała obecnością jezior, tak jak tutaj największego wielkiego stawu, czy tutaj mamy cyrk lodowcowy Czarnego Stawu, no a to jezioro chyba kojarzymy, oczywiście Morskie Oko, tutaj prowadzi droga w kierunku Włosienicy i dalej Palenicy. Wreszcie formy krasowe. Na terenie, no mamy różne jaskinie, ponory, wybierzyska, to są duże źródła. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest 843 są jaskinie, z których największa jest jaskinia Wielka Śnieża, ma ponad 23 km. Generalnie największa jaskinia to jest Cień Księżyca w masywie Szerokiej Jaworzyńskiej, czy bardziej szczegółowo mówiąc w masywie Chorwackiego Wierchu. No tutaj mamy fragment wąwozu Kraków. No i tu też taka ciekawostka, no w masywie Ciemniaka znajduje się jaskinia Mała w Mułowej. No i zwróćmy uwagę, że w tej jaskini jest największa w Polsce sala Fakro, która była odkryta w 2002 roku przez Sądecki Klub Paternictwa Jaskiniowego. Widzimy tu dla porównania, zestawiłem Bazylikę Mariacką, której najwyższa wieża ma ponad 80 metrów wysokości, a sala Fakro ma 90 metrów, czyli w sumie cała ta bazylika pewnie zmieściłaby się do tej sali. Wyobraźmy sobie, patrząc na Ciemniak, no, jak ta góra jest w sumie poszatkowana, jak wielkie są tą salę, co jest być może niewyobrażalne, kiedy no, nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy. No i wreszcie przejdziemy z przyrody nieożywionej do świata roślin i zwierząt. Tu jest ważna informacja, że o co decyduje o bogactwie? No, w te różne gatunki roślin i zwierząt. Na pewno chłodny klimat piętra Haliburii, ponieważ czym niżej jest cieplej, ale tam są warunki niespecyficzne, które możemy na ogół spotkać nawet pod Krakowem, a jeszcze dalej gdzieś w Polsce. Ale czym wyżej, tym ta specyfika rośnie. W piętrze Turnie jest nieco ponad 100 gatunków roślin, ale niemal wszystkie to są takie, które poza tym terenem lub poza Tatrami nigdzie w Polsce nie spotkamy. Podłoże geologiczne, o czym już mówiliśmy, czyli bliskość skał krystalicznych i węglanowych, obecność tych skał sprawia, że mamy bardzo duże bogactwo gatunkowe roślin. No i wreszcie historia fauny i flory od okresu przedlodowcowego, ponieważ, co za chwilę podam na przykładzie, o tym, co mieszka w Tatrach, decydowało nie tylko współczesny klimat, ale też to, co działo się na przestrzeni nawet milionów lat, ponieważ największy wpływ na świat roślin i zwierząt, a nawet co widzieliśmy na budowę, na przyrodę nieożywioną miała epoka lodowcowa, ale mamy też świadków czasów przedlodowcowych. I za chwilę się do tego odniesiemy, ale
Mamy tu informację, że w Tatrzańskim Parku Narodowym występuje około 1180 gatunków roślin naczyniowych i to jest 400 gatunków górskich i około 200 takich, których nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. Nawet na tym zdjęciu takim poglądowym, które pokazuje taką murawę nawapienną na ustalonych piarkach. Widzimy tutaj len karpacki, roślinę, która w Tatrach jest pospolita, a poza Tatrami w zasadzie w innych rejonach kraju jej nie spotkamy. Tu przy okazji jest przelot alpejski, tak, storczyca kulista, inne rośliny, które także spotykamy w innych częściach Polski. No i właśnie ten podział roślin na wapienne i granitowe jest jakby taki najbardziej podstawowy, tak, który rzutuje na to bogactwo przyrodnicze. Tu mamy przykłady roślin, które są na granitowe, jak ta wierzba zielna, sasanka alpejska, rojnik górski. No i mamy też szereg, zresztą znacznie więcej gatunków flory na wapienne, jak aster alpejski, sasanka słowacka i jaskier alpejski. No i teraz zrobimy taki krótki przegląd tych roślin, które są dla Tatr tak charakterystyczne. Niektóre z nich są w Tatrach bardzo liczne. I zaskakujące, jak na przykład ten pustosz alpejski, który występuje w górach Europy Południowej, w Europie Środkowej, a nawet gdzieś tam powiedzmy w Azji, jest gatunkiem, który masowo występuje na skałach węglanowych, a poza Tatrami go nigdzie nie spotkamy. W Polsce. Cały czas odnoszę to do krajobrazu Polski, abyśmy cały czas mieli świadomość, wędrując po Tatrach, z jak niezwykłymi elementami mamy do czynienia. Pierwiosnek łyszcza. Teraz jest czas kwitnienia pierwiosnku. W różnych rejonach, w obrębie skał węglanowych, możemy wejść na tą chwilę na przykład do Doliny Strążyskiej, możemy wejść do Doliny Białego. Tam te rośliny występują. Na tych murawach, na tych stromych czasem szczelinach skalnych. Pierwiosnek łyszczak to gatunek, który występuje w południowej Europie i również, jeśli chodzi o Polskę, tylko w Tatrach. Następnym gatunkiem pospolitym, masowo niekiedy występującym, jak na przykład mówię o goryczce krótkołodygowej na skupniu w Upłazie, jak będziemy mieli taką możliwość, mam nadzieję już w czerwcu, już na pewno oczywiście wędrować po Tatrach i pójdziemy na Halę Gąsienicową, będziemy szli szlakiem, zresztą czy będziemy szli przez Jaworzynkę, czy będziemy szli przez Adamice, przez Skupniów Upłaz, to zobaczymy tą roślinę w pełnej krasie. No i wreszcie taki florystyczny symbol, ta szarotka alpejska. Rośnie w Europie Południowej, rośnie też u nas. I też dziw, że mimo, że mamy skały węglanowe także poza Tatrami, jak chociażby w Pieninach, mamy gdzieś tam dalej na Jurze Krakowskiej, no to ten gatunek jest ograniczony występowaniem właśnie do nas. No i wreszcie jest grupa, zresztą bardzo duża roślin, które są skrajnie rzadkie, jak ten jarząb nieszpółkowy. No jarząb nieszpółkowy jest jednym z kilku, tak przenośni mówiąc, gatunków jarzębin, jakie występują w Tatrach. Oczywiście jarzębina to jest określenie, które dotyczy jarzębu pospolitego. Tą roślinę, którą spotkać można na kilku stanowiskach przy szlaku, można zobaczyć idąc z Doliny Pięciu Stawów do Morskiego Oka przez Świstówkę. Tutaj w Dolinie Świstówce Roztockiej po prawej stronie taki niewysoki krzew sobie rośnie. A mamy już takie ewenementy jak traganek z Wisłokwiatowy, którego jedyne stanowiska są w Dolinie Smytniej, w masywie Kominiarskiego Wierku. Mamy też sparcetę górską. Tym przypadkiem tu załączyłem akurat zdjęcie przedstawiające zadnie kamienne, tu przednie kamienne, wysoką płaską kurnię, ponieważ jest to jedyne w Polsce miejsce, gdzie te rośliny można zobaczyć. No i kolejne już przykłady, nie będziemy ich za dużo tu mnożyć, ale mimo wszystko jeszcze raz spójrzmy. Głodek mroźny, wierzba szwajcarska, pojedyncze stanowiska, albo Alpy, albo gdzieś południe Europy, albo Tatry. Czy ta ostrołódka Halera, podobny ma zasięg w Tatrach, w sensie Europy, w Tatrach spotykana w masywie Kominiarskiego Wierku, czy tutaj właśnie w tym rejonie Zadniego Kamiennego na zbotach Ciemniaka.
No i wreszcie przejdziemy do roślin, które są bardzo specyficzne, których musimy mieć świadomość, myśląc o tym bogactwie florystycznym, ta, które są najstarszymi mieszkańcami Tatr, to wykazały badania genetyczne. Są to stare paleoendemity, jako stróżka tatrzańska, jak skalnica tatrzańska. Te rośliny też występują tylko w Tatrach, ale w tym sensie, że nie występują w innych rejonach kraju, chociaż spotkać je można na przykład w Wielkiej Fatrze, w Najfatrze czy w Górach Choczańskich. W tym sensie są endemitami Karpat Zachodnich. A ponadto są to rośliny, które przetrwały całą tą katastrofę lodowcową i po dzień dzisiejszy u nas rosną i są tak naprawdę liczne. Można je zobaczyć, zainteresujmy się, to spójrzmy do atlasu roślin, idąc przez różne piętra roślinne, tą roślinę, zarówno na podłożu głównie węglanowym, ale także jeśli chodzi o stróżkę tatrzańską, na skałach krystalicznych możemy ją zobaczyć. Wreszcie mamy tu zdjęcie symbolizującą właśnie kolejne epoki lodowcowe. Jak widzimy, oprócz lodowców było dużo terenu, które nigdy nie były pokryte przez lód. To sprawiało, że na tym terenie mogły też rozwijać się roślinność subarktyczna, która przywędrowała tu przed czołem lądolodu podczas kolejnych zlodowarczeń. Mamy tutaj klasyczne relikty polodowcowe, dębika ośmiokładkowego czy wierzbę zielną. Rośliny te są tutaj u nas od czasu zlodowarczeń. Są tutaj, ponieważ klimat Tatr świetnie im odpowiada. Mówię o tym klimacie HR, klimacie turni, ale oczywiście no, stały się takimi reliktami, zakładnikami tych czasów. Kiedyś miały fajnie, kiedyś w okresie lodowcowym, bo ich zasięg występowania był znacznie szerszy, ale potem pojawiła się epoka, zaczęło być cieplej, krótko mówiąc, holocenie, przyszły lasy, no w warunkach leśnych te światłożonne rośliny nie są w stanie funkcjonować, no i tak zostały w tych Tatrach na nasze szczęście uwięzione. No i przechodzimy do kolejnej kategorii roślin. Otóż w Tatrach Polskich występuje około 90 gatunków i podgatunków endemitów, czyli takich roślin, podgatunków, które występują tylko w Tatrach i nigdzie indziej, często nawet na świecie. No mak tatrzański na przykład, spotkać się z subendemitem tatrzańskim. Można go spotkać w Tatrach, poza tym, o ile dobrze pamiętam, na jednym stanowisku, bodajże w Wielkiej Fatrze. A tutaj mamy roślinę numer uno, no w tym sensie, że barzucha tatrzańska jest naszym endemitem, takim ściśle tatrzańskim, poza Tatrami nigdzie już w Polsce, nigdzie na świecie jej nie zobaczymy, a występuje licznie przy szlaku prowadzącym na przykład na Pczęk pod Płotkiem, tuż pod nogami można ją obserwować. No, nie wiem, na ile ona jest charakterystyczna, to już zostawiam do oceny, jak to ma opatrzenie takie przyrodnicze, ale idąc na Pczęk pod Płotkiem, czy idąc na przykład gdzieś na Lodową Przełęcz już po stronie słowackiej, gdzie też masowo ta roślina występuje, czy na Przełęcz, na Polski Grzebień, zwróćmy uwagę, tam i poszukujmy i miejmy świadomość, z jakim ewenementem mamy do czynienia. No ale teraz, no już powiedzmy najtrudniejszy fragment tej prezentacji, ale okraszony jakby tylko dwoma takimi slajdami. Otóż poza roślinami, no może inaczej powiem, rośliny, różne rośliny, oczywiście mamy tutaj pulę tych 1200 powiedzmy gatunków roślin naczyniowych na terenie TPN, no i 1400 na terenie całych Tatr. Rośliny mają różne wymagania w stosunku do zasobności, na przykład węglanu wapnia, wilgotności gleby, no do różnych parametrów. No i niektóre lubią podobne siedliska. To sprawia, że botanicy rozwinęli taki dział nauki jak fitosocjologia, no i stworzyli taką systematykę, dzieląc na tą florę na przykład na zespoły. I to znaczy, że na przykład w Tatrach mamy tych zespołów tam bardzo dużą ilość, no i mamy na przykład cztery zbiorowiska takie, które są endemiczne dla Tatr, no i trzy, które są endemiczne. Co to znaczy? Że mamy na przykład zespół boinki dwurzędowej. Zespół boinki dwurzędowej to jest ta trawa, którą tu widzimy obok na zdjęciu. I co znaczy, że jest endemiczny? To znaczy, że występuje tylko w piętrze turniowym, to znaczy nie tylko ta trawa, ale też rośliny, które tej trawie towarzyszą, bo mają podobne wymagania siedliskowe względem klimatu czy gleby i nigdzie indziej na świecie tej kompozycji gatunków nie znajdziemy. Tu z kolei mamy zespół situ skocinnej i boinki dwurzędowej. On jest charakterystyczny dla skał krystalicznych, dla
Tacz, ale także występuje, bo jest subendemiczny właśnie, to już chyba powiedziałem, na przykład w Tatrach Niżnych. Ta kompozycja gatunkowa. Sit można spotkać oczywiście też na Babiej Górze. No tu mamy widoczne kępy tej rośliny, która przypomina trawę, chociaż trawą nie jest i podobno czerwone wierchy, no podobno, no, tak przyjmujemy, że czerwone wierchy swoją nazwę wzięły właśnie od rudych kęp tejże rośliny. Tutaj jest na żółto kwitnący jastrzębiec alpejski, to już nie ma większego znaczenia. I tu mamy Saussurae wielkogłową. Saussurae to jest kolejny gatunek, który poza Tatrami występuje, spotkać można jeszcze tylko w Alpach. No i jeszcze jeden taki przykład z zespołu roślinnego, który jest endemiczny dla Karpat. Czyli nie tylko występuje w Tatrach, ale ja go tu dałem w tym zestawieniu, dlatego że on porasta bardzo specyficzne siedliska. Tak jak tutaj widzimy Zatniego Mnicha, różne rumosze skalne, tak, to są miejsca, które są bardzo niestabilne, wiele roślin nie toleruje takich warunków. Tymczasem są rośliny, jak ten szczawiór alpejski, skalnica karpacka, które świetnie dają sobie radę. Stąd właśnie ten zespół ma taką oryginalną nazwę. Te rośliny oczywiście rosną tutaj nie dlatego, że siebie lubią, właśnie to powtarzam, ponieważ no, rosną dlatego, że mają podobne oczekiwania względem gleby i klimatu. A przy okazji z pewnością wykształciło się wiele zależności między nimi, głównie na zasadzie konkurencji. Dobrze, jeśli mówimy o roślinach i ten wątek w sumie już zakończymy, to jeszcze powiem o ważnych sprawach. Chodzi o przystosowanie roślin do życia w warunkach wysokogórskich. Mówiłem, że wiatr, tak, no ale też inne oczywiście elementy klimatu sprawiają, że roślinom bardzo trudno żyć. Tym wyżej, tym gorzej. Jaka jest odpowiedź roślin? Ano przede wszystkim rośliny starają się być jak najniższe. Na przykład tu mamy wierzbę alpejską, jest to taka krzewinka szpalerowa. Mamy też postać poduszkową, jak u tej lepnicy bezłodygowej. Jest to roślina, która jest chyba najlepiej przystosowana do warunków piętra halnego czy piętra turniowego. Roślina silnie przylega do podłoża, dzięki temu ulega wysuszającym wpływom wiatra. No i wreszcie schodzimy niżej. Tym niżej specyfika jest coraz mniejsza. No oczywiście najwięcej, powtórzę, mieliśmy tego w tym hali turni. Ale zwróćmy uwagę, że klimatyczny ciąg zdarzeń w okresie około 10 tysięcy lat doprowadza do wykształcenia się współczesnych pięter roślinności w tym typu lasów. No i tu mamy te piętro regla, no to jest akurat okolice Somorskiego Oka, piętro regla górnego, piętro subalpejskie, piętro halne i gdzieś tam piętro turni. I w tejże strefie mamy bardzo specyficzny dla Tat zespół rośliny, jest to reliktowy bór limbowo-ćwiertkowy. Otóż limba naturalnie występuje tylko w Tatrach, mówię o Polsce. I szereg gatunków, które jej towarzyszy, właśnie tutaj na grani Żabiego, właśnie przez to, że limba rośnie, znosi bardzo niskie temperatury, może rosnąć wysoko, tworzy, wyciąga jakby tą granicę lasu na granicy Żabiego do 1670 metrów nad poziom morza, co jest absolutnym rekordem w Polsce. No i sobie tutaj tkwi od czasów, kiedy limba przewędrowała na, powiedzmy, pod koniec pleistocenu, na początku holocenu w Tatry. Też była kiedyś drzewem bardziej pospolitym, ale przyszedł świerk w późniejszym okresie i światłożonną sosnę właśnie jako limbę wyparł na te północne, teoretycznie niegościnne tereny. Mówię teoretycznie, bo to bardziej jest trochę taki antropocentryzm, no bo limbie wcale nie musi być tam źle, skoro świetnie daje sobie radę. No i wreszcie jeszcze jeden taki typ lasku, reliktowy lasek sosnowy, który jest bardzo charakterystyczny dla Tatr, oczywiście mamy świadomość, występuje też chociażby w Pieninach, jak chociażby na Sokolicy, no ale mamy taki bardzo duży fragment lasu, wprawdzie nie tutaj na tym zdjęciu, w Wielkich Koryciskach w Dolinie Chochołowskiej, gdzie rośnie chyba ponad 1000 tych sosen zwyczajnych, które jak badania genetyczne nawet potwierdzają, różnią się nieco od sosny zwyczajnej, która rośnie, która jest tak szeroko rozpowszechniona na Niżu Polskim. No i te sosny generalnie też pochodzą z tych czasów bardzo odległych, sprzed ponad 10 tysięcy lat, kiedy tutaj wraz z limbą czy z kosobrzewiną te światłożone sosny się rozpowszechniły, a potem zostały wyparte przez bardziej cienioznośne i konkurencyjnego ćwierka.
No i wreszcie przechodzimy do świata zwierząt. Zwierzęta podlegają tym samym prawidłowościom jak rośliny w kontekście endemizmu, reliktowości oraz specyfiki gatunkowej w najwyższych położeniach górskich. Tutaj mamy przykład reliktu przedlodowcowego, jest to studniczek, to akurat nie jest studniczek tatrzański, to jest powiedzmy ten świadek tych minionych czasów, to jest zdjęcie poglądowe. On sobie żyje w Tatrach, studniczek, jako studniczek tatrzański. Oczywiście poza Tatrami można spotkać go też w innych rejonach, nawet pod Krakowem. Przetrwał tą katastrofę lodowcową, dlatego że żyje w takich miejscach bardzo specyficznych, na przykład jak jaskinia. A w jaskiniach temperatura jest w zasadzie podobna, znaczy w zależności od jaskiń te warunki są różne, ale umówmy się, że są takie, że jest stare temperatura, zima czy lato 4-5 stopni, w związku z tym te studniczki żyjąc sobie w tych specyficznych warunkach nawet nie doświadczyły, nie były świadome nawet tego, co tam na zewnątrz się działo. No ale są też rośliny, są też zwierzęta, które są sztandarowe, które każdy z nas kojarzy, a są tak niezwykłe. Na czym polega niezwykłość kozicy? No, już nie będę powtarzał po raz któryś tam, że kozica występuje tylko w Tatrach. Ale niezwykłość polega na tym, że izolacja przez wiele tysięcy lat kozic, ale też innych zwierząt, które za chwilę pokażę, sprawiła, że mamy swój endemiczny podgatunek kozicy tatrzańskiej. Endemiczny w stosunku do tych kozic, które żyją w Pirenejach, czy tych, które żyją w Alpach. No ale jest to też relikt lodowcowy. Podczas jednego z lodowaceń, wcześniejszego niż to ostatnie, kozice tutaj się pojawiły i tutaj zostały. Na tej samej zasadzie trochę jak rośliny. Zostały odcięte przez roślinność leśną od innych ośrodków występowania tam gdzieś powyżej granicy lasu. Mamy też świstaka. Bardzo podobnego pod wieloma względami, również tatrzański, również izolacja doprowadziła do osobnego podgatunku i również relikt dawnych czasów, który sobie funkcjonuje w Tatrach, jest mu całkiem dobrze, jak na tą chwilę, ponieważ według inwentaryzacji prowadzonej w 2019 roku odkryto prawie, o ile dobrze pamiętam, 128 nor. Szacujemy, że świstaków na terenie tatrzańskiego parku narodowego jest ponad 300, a może nawet do 500. Oczywiście nie jesteśmy precyzyjnie w stanie ich policzyć, bo wiadomo, świstak wyszedł, potem wchodzi do nory. Ten, co wychodzi, nie wiadomo, czy to jest ten, co wszedł, czy jeszcze, może inny wyszedł. Ale z dużym prawdopodobieństwem możemy podać ten zakres. Tak, wracając do kozic, liczenia z różnego okresu wskazywałyby, że tych kozic całej Tatry jest około 1000, w tym około 350, mniej więcej w tych granicach po stronie Polski. No i teraz pokazuję takich małych mieszkańców Tatr, których świadomość, no myślę, że niewiele osób wędrujących po Tatrach ma świadomość, że takie zwierzęta żyją. Oczywiście mamy wiele drobnych gryzoni, jest chyba z 18 gatunków, ale te, które tutaj eksponuję, czyli tego nornika śnieżnego, on ma też niesamowicie ciekawą przeszłość. Też występuje, no czy nie jest endemicznym, bo występuje w Tatrach i w górach południowej Europy, ale poza Tatrami nigdzie w Polsce go nie zobaczymy. Można go zobaczyć, nie mówię, że łatwo, ale ma taki zwyczaj, że się wygrzewa na przykład na skałach. Ja miałem taką obserwację w rejonie Kasprowego Wierchu. Czy jak zobaczymy taką myszkę, umówmy się w cudzysłowie, dosyć odważną, ponieważ gryzonie są, no wiadomo, podlegają dużej presji drapieżników i raczej nie wystawiają na światło dzienne. A jeśli ktoś, powiedzmy, leży pępkiem do góry, podobnie zresztą jak świstaki mają w zwyczaju i się opala, no to no i świstakiem nie jest, bo jest stosunkowo mały, no to miejmy świadomo, że mamy z nornikiem, właśnie z nornikiem śnieżnym lub jak nomenklatura nowsza nam podpowiada śnieżnikiem europejskim, ponieważ te nazwy też trochę ewoluują, systematycy zoologii je zmieniają. No, gatunek bardzo ciekawy, związany z najwyższymi położeniami górskimi, mający szereg przystosowań do życia w tych warunkach, przede wszystkim związany z rumoczem skalnym. Także tam, gdzie jest rumocz skalny, być może gdyby pod Krakowem było tego rumoczu też bardzo dużo, to też by się tam ostał z czasów polodowcowych. Ale że w innych rejonach, generalnie tutaj w Karpatach, no nie mamy takich rozległych rumowisk, to temu pewnie nornik się zachował tylko w Tatrach. Barniówka tatrzańska, któż się przyzna, kto o niej słyszał, no obecnie nowa nazwa, nornik tatrzański, też zwierzę niezwykłe. Na czym polega ta niezwykłość? Otóż odkryta w 1952 roku w Dolinie Małej Zimnej Wody na Słowacji uchodziła za endemit tatrzański, stąd w nazwie
słowo tarczański. Potem się okazało, że występuje też w innych rejonach Karpat. Owszem, to może jej status trochę osłabł, ale miejmy świadomość też tego. Otóż, że jest to jedyny spośród wszystkich ssaków w Karpatach endemit, ściśle karpacki. Mamy też w Karpatach 14 innych gatunków, jak chociażby wspomniane kozice ślistaki, które są owszem endemitami, ale w ramach podgatunków. A mówiąc o gatunku, ściśle endemitem dla Karpat jest właśnie padarniówka tatrzańska. Wreszcie przechodzimy do ostatniej grupy, zwierząt, do ptaków. No z ptakami, jeśli chodzi o tą specyfikę, to jest ona trochę mniejsza, dlatego że ptaki są mobilne. Tak mogą oczywiście w ramach niesprzyjających, przy okazji niesprzyjających warunków zmieniać miejsce. No, mogą sobie polecieć gdzieś tam, powiedzmy, na południe, mogą polecieć w Alpy. No te akurat płochacze halne, to jest gatunek zasadniczo osiadły, chociaż różne badania też potwierdzają, że w okresie zimowym nie tylko schodzą niżej, ale mogą być obserwowane gdzieś tam w cieplejszym rejonie, nawet badania potwierdzają, że gdzieś w okolicach Bratysławy były widziane. Płochacz halny, od niego zaczynamy, bo to najbardziej wysokogórski element ornitofauny w Polsce. Poza Tatrami pojedyncze osobniki spotykane w najwyższych partiach w górach polskich, ale tu jest najsilniejsza populacja. Oczywiście nie będziemy dzisiaj mówić o ekologii, czyli o zwyczajach tych ptaków. Bo przy tej okazji o tym mówię, bo zwyczaje akurat puchacza halnego rozrodcze są wyjątkowo ciekawe. Tu nawet mamy taki przykład właśnie samicy i samca w czasie kopulacji, ponieważ płochacze nie tyle tworzą pary, które znamy z innych gatunków ptaków, czy w ogóle zwierząt, ale tworzą takie kolonie rozrodcze. To jest rzeczywiście niezwykłe. Z tym ptakiem bardzo łatwo go spotkamy, dlatego raz, że jest niepłochliwy, raz, że jest go pełno na kasprowym bierku, na ćwinicy. Jeśli odejdzie nam pod nogi coś, co przypomina wróbla, taki trochę większy wróbel o rdzawym tutaj brzuchu, to będziemy pewni, że mamy do czynienia z tak niezwykłym ptakiem jak płochacz halny. Ale miejmy też świadomość, żeby tego ptaka nie dokarmiać. No ta potrzeba dokarmiania, widzę, jest tak silna u turystów. No stale o tym powtarzamy. Po raz kolejny w prezentacji ja będę o tym mówił, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo naprawdę wyrządzamy im dużą szkodę. Ale też przypomnę, że będąc na kasprowym wierchu, rozglądajmy się, zwróćmy uwagę, co tam sobie skacze gdzieś po tych stopniach czy po tych skałach. No i tu mamy naszą perełkę, komórnik. No kiedyś był obserwowany w Pieninach, mówię o stanowiskach takich rozrodczych, o gniazdach. Był też obserwowany na Jurze Krakowskiej. No dzisiaj jest jego występowanie ograniczone do Tatr i jest to gatunek skrajnie rzadki. No nieprzypadkowo zestawiłem go z raptawicką turnią, ponieważ na raptawickiej turnie mamy takie stanowiska najbardziej pewne. No miejmy nadzieję, że ten gatunek się zachowa w Tatrach. No jest to gatunek osiadły, dlatego gdyby jakiś względ wyginął, to byłaby to duża strata dla środowiska, ponieważ szanse na to, że on przeleci gdzieś tam z gór dynarskich, gdzie zresztą jest liczne, gdzieś z Alp, no nie jest zbyt duża. Dlatego jest takim oczkiem w głowie służb Tatrzańskiego Parku Narodowego, żeby nie zakłócać mu spokoju, żeby ten komórnik, który mamy, może czasem tylko jedną parę, czasem pięć może par gniazdowych tutaj na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, żeby no, mógł po prostu przystępować do rozrodu. Schodzimy jeszcze niżej, jesteśmy w piętrze kosodrzewiny. Piętrze kosodrzewiny jest generalnie może z 15 gatunków ptaków w takim standardzie. Ja reprezentuję dwa. Dwa, które w skali Polski są skrajnie rzadkie, zwłaszcza podróżniczek, ta forma borealna, która od formy niżowej różni się tym, że ma taki rdzawe tu pod gardle. Jest on w Tatrach też już bardzo nieliczny, spotykany w Dolinie Pięciu Stawów, powiedzmy w liczbie kilku par. Kiedyś występował też powiedzmy na hali gąsienicowej, ale już się go nie spotyka. Jest to jeden z gatunków słowika. Będąc w Dolinie Pięciu Stawów, rozglądajmy się. Tego ptaka powinniśmy wypatrzeć, ponieważ ja ilekroć bym tam nie był, gdzieś przy szlaku całkiem niedaleko udaje się tego ptaka zobaczyć. Miejmy świadomość, z jakim powiedzmy tu elementem, jaką ciekawostką mamy do czynienia. I podobnie czeczotka,
którą spotkać można wprawdzie też oczywiście też w innych rejonach górskich, ale u nas ta populacja też, mówmy się, nie jest zbyt silna, ale mamy ją, powiedzmy, liczniejszą niż gdzie indziej. Występuje na hali gąsienicowej, występuje właśnie w Dolinie Pięciu Stawów. O ssaków drapieżnych nie prezentuje orła przedniego, bo orła przedniego mamy tam w rejonie Doliny Kościeliskiej i on czasem się gnieździ, częściej się gnieździ niż się nie gnieździ, no ale umówmy się, że w stosunku do innych rejonów Karpat, gdzie jest kilkadziesiąt, no tam około 30 par, no to oczywiście nie jest to jakaś cecha wyróżniająca Tatry. Ale mamy sokoły wędrowne, mamy około 3-4 par rocznie gnieździ się tego ptaka, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, na półkach skalnych, tak, czyli gatunek, który kiedyś był ginący, jest u nas już od pewnego czasu, no i świadczy też właśnie o tym naturalnym charakterze tych gór. A tak przy okazji właśnie tutaj mamy widok na Mockie Oko i na Mięguczowieckie Szczyty, no i Grań Żabich nieco dalej, tutaj w moją stronę bliżej są te właśnie wysokogórskie reliktowe bory limbowe. Siwerniak, tak, który jest bardzo liczny w Tatrach, ale spotykany też na halach w wyższych położeniach też Karpat. Jest on znaką taką, że opuszczamy już tą specyficzne miejsca ograniczone piętra hali turni, schodzimy niżej. Za daleko nie pójdziemy. Jeszcze tylko kilka gatunków tutaj wytrzymajmy, które są tak dla nas bardzo ważne. Oczywiście nie wiem, czy o tym wspomniałem na początku, że ja zrobię taki trochę przegląd tych gatunków roślin, przegląd tych gatunków zwierząt, ale te rośliny, te zwierzęta są elementem też procesów, różnych procesów, tak? Są różne zależności między roślinami, między zwierzętami, różne takie zależności ekologiczne, które są przedmiotem ochrony w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, żebyśmy mieli świadomość, co ten park chroni, jak to wszystko dla nas jest ważne. Także ja tutaj mówię o pewnym tylko takim elementarzu, tak? Którego poznanie, jak mówiłem, lepiej pozwoli nam się zrozumieć. No jesteśmy, mamy tutaj tietrzewie, gatunek w skali Polski już ginący, nie wiem, czy zachowało się 200 osobników, u nas też nie ma go zbyt wiele. Właśnie gdzieś tutaj w piętrze kosodrzewiny, ale nie w takich zwartych zaroślach, ale są różne polany na granicy kosodrzewiny i hal. No mamy kilkanaście par od pewnego czasu lub kilka, to boimy się, żeby tych ptaków nie stracić. No bardzo im szkodzi taka turystyka pozaszlakowa, powiedzmy turystyka w cudzysłowie. No ludzie są w różnych miejscach, no niestety się ich spotyka, no co się przekłada niestety boleśnie na utratę takich ptaków, czy to na etapie. Najbardziej bolesna jest ingerencja w życie tych tietrzewi, nawet nie na etapie pokowiska, czy potem, kiedy te ptaki wyprowadzają młode, ponieważ u kurowatych, czy u tietrzewia, czy dalej będzie u górca, niestety piskręta są bardzo wrażliwe na warunki pogodowe i jeśli powiedzmy chwilę potem pojawią się jakieś opady deszczu, będzie niska temperatura, wypłoszone piskręta po prostu giną. Oczywiście też wypłaszanie powoduje, że są narażone na atak drapieżników. Albo po prostu kruków. No kruki takie bardzo inteligentne, z łatwością oczywiście takie piskręta, które zostały wypłoszone ze swoich kryjówek na mierze. No jesteśmy w borach górnoreglowych i na tym piętrze się zatrzymamy. Te ptaki, które na tym piętrze w sumie skończymy, w reglu dolnym już nie będziemy, bo regiel dolny w Tatrach, to o czym powiem być może za tydzień albo w najbliższej przyszłości, został mocno zdewastowany. Ale jeszcze w reglu górnym zachowało się dużo, kilkaset hektarów, może nawet więcej lasów o charakterze naturalnym, wręcz można powiedzieć o charakterze pierwotnym, takie jak lasy na zboczach Wołoszynów. No i tu zwróćmy uwagę, jest bros obrożnie, co orzechówka. Orzechówka to jest już takim sztandarowym dla nas, związany no niestety z Morskim Okiem, no niestety w tym sensie, że turyści ją tam dokarmiają, trochę ją tam powiedzmy zbałamucili. Teraz jak turystów nie ma też orzechówek. Tak wrócił do swojego naturalnego cyklu życia, no bo po prostu zdany jest na siebie. Brozdy obrożne, orzechówki oczywiście już możemy spotkać też w innych rejonach Karpat, zwłaszcza w Karpatach Zachodnich, gdzie więcej jest tych borów ćwierkowych, wszystko jedno, czy naturalnych, czy stworzonych przez człowieka, ale są warunki do życia tych ptaków. Ale u nas
Te warunki o tyle są istotne, podkreślenie, że mamy bardzo dużo, ponad 5 tysięcy hektarów regra górnego, gdzie bez względu na to, co się stanie z tymi świerczynami, w tym sensie, że na przykład Lasy Państwowe oczywiście, czy my w regu dolnym prowadzimy przebudowę tych lasów, dostosowując drogostan na bardziej dostosowane do siedliska, to tu w regu górnym zawsze był świerk, a czy zawsze, oczywiście od pewnego tam okresu klimatycznego, kilku tysięcy lat i jeszcze przez wiele tysięcy lat pewnie niewiele się zmieni. Głuszec. Gatunek, którego populacja w Polsce szacowana jest na 500-600 osobników. Badania genetyczne wykazują, że u nas, to bodajże te badania były prowadzone w 2018, już dobrze nie pamiętam, roku, wykazały około 60 osobników i z roku na rok wygląda to podobnie, co nas bardzo cieszy, biorąc pod uwagę, jak wrażliwy jest to ptak na obecność turystów. Mamy bardzo gęstą sieć szlaków, 275 km szlaków, bardzo dużo turystów, prawie do 4 milionów, o ile dobrze pamiętam, liczba turystów dochodziła w roku 2019 i udaje nam się tego ptaka zachować, co nas bardzo cieszy. No, te badania genetyczne, tu muszę wspomnieć, są prowadzone dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych, dzięki Funduszowi Leśnemu, tak, czyli dużo, dużo lasom państwowym zawdzięczamy. No, za chwilę jeszcze może się do tej sprawy odniosę, ale mamy też włochatkę, no sowa jak sowa, gdzie indziej i w Polsce oczywiście też włochatka jest, ale ja ją tu przedstawiam dlatego, że w Tatrach jest, no ten gatunek, umówmy się, nie najpospolitszy gdzieś tam, w Tatrach jest taką ikoną, ponieważ jest jednym z najliczniejszych gatunków sów. Dzięciołtryk palczasty. Gatunek, który teraz, zwłaszcza w Karpatach Zachodnich, występuje dosyć licznie, no zwłaszcza w kontekście zamierania świerka. Mówię o tych świerczynach zaatakowanych przez kornika drukarza, bo ten gatunek jest silnie z takimi drzewami związany. Ale też przypominam to, co powiedziałem wcześniej, ale u nas jego populacja, przynajmniej w jakimś dłuższym okresie czasu, na pewno pozostanie stabilna, bo u nas tych świerczyn w regu górnym będzie jeszcze dużo przez setki, a może tysiące lat. No, jeszcze błędem by było, gdybym nie wspomniał o wielkich drapieżnikach. Nie dlatego, że one są jakieś szczególnie specyficzne dla Tatr, ale dlatego, że budzą zainteresowanie. Mamy rysie, zwłaszcza obserwujemy je w różnych pułapkach, fotopułapkach, które rozmieszczone są na terenie parku właśnie w celu monitorowania życia zwierząt. Mamy wilki, który monitoring też w ramach właśnie prowadzonego, wspomnianego już funduszu wykazał za też kilka lat wcześniej, że mamy około, na terenie parku przeszło, pojawiło się około 40, na nie, czy około, bo 42 osobniki i badania genetyczne potwierdzają, że nie ma chowu wsobnego, że jest to powiedzmy taka zdrowa populacja, czyli wilki migrują, mimo że stad w inne rejony, mimo że Tatry, jak się patrzy na mapę, tworzą jakby taką ekologiczną wyspę od strony północnej, Podkale je oddziela od pasma Gorców, Podkale jest mocno wylesione, na Liptowie od strony południowej biegnie autostrada, też tereny wylesione, tereny Spisza są mocno odlesione, ale przez Magórę Witowską w kierunku Pienin czy przez Góry Choczańskie w kierunku Magóry Orawskiej, Beskidu Żywieckiego czy w Małą Fatrę możliwości migracji są. No i wreszcie niedźwiedź brunatny. Też badania genetyczne w ramach wspomnianego funduszu potwierdziły obecność kilka lat wstecz 60 osobników. Oczywiście też osobniki migrujące, no są wśród nich też te, które występują na terenie oczywiście Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym sensie, że gawrują. No zawsze powstaje to pytanie, ile jest niedźwiedzi na terenie parku. Jako przewodnika Tatrzańskiego często ludzie mnie o to pytają. No my nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, mówimy kilkanaście, dlatego że no, mamy świadomość, jak mówiłem na przykładzie tego niedźwiedzia Iwo, jak daleko te niedźwiedzie mogą migrować, nawet w ciągu doby mogą się przemieszczać dziesiątki kilometrów. No i teraz w skali powiedzmy cały Tatr, niech będzie to, nie wiem, 60 może osobników. Ja tak nie chcę, żeby ta wartość się utkwiła specjalnie w pamięci, ale jest to kilkadziesiąt osobników. Tak, tych niedźwiedzi, które w Tatrach, powiedzmy, żyją w jakimś dłuższym okresie czasu, że sobie gdzieś tam gawrują. No i wreszcie wartości kulturowe. Ja tutaj o wartościach kulturowych wspomnę w kontekście pasterstwa.
I w kontekście nawiążę do przyrody. Nie będę mówił o kwestiach etnograficznych, tylko w jaki sposób te wartości właśnie przełożyły się na obecność pewnych specyficznych zjawisk, na obecność pewnych specyficznych roślin. Już chyba domyślamy się, jaką roślinę mamy do czynienia, chyba najsławniejszą roślinę w Tatrach. Tu mamy akurat zdjęcie poglądowe na hale, na polany na stołach, tak, szałasy, jako relikt właśnie tej kultury pasterskiej, bo przypomnijmy, że parki narodowe, Tatrzański Park Narodowy, no w szczególności poza chronieniem przyrody, jest zobowiązany do ochrony dziedzictwa kulturowego. No i oczywiście widzimy ten spektakularny tutaj przykład polany krokusowej. Tej polany nie byłoby, gdyby nie było wypasu, gdyby nie było owiec. Także wiele pasterstwu też pod tym względem zaczynka. Także tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę. No mam nadzieję, znaczy na pewno się jeszcze spotkamy i będziemy mówić o tych kwestiach właśnie, przypomnę, związanych z też zagospodarowaniem praw. Odpowiemy sobie na wiele takich zagadnień dotyczących właśnie kornika drukarza, czy innych, które wydają mi się interesujące. Także ja dziękuję za uwagę.